Szósty dzień lipca 2021 roku, dzień pierwszego półfinału Mistrzostw Europy, ale my jesteśmy nie w Londynie, tylko w Gdyni. Tu nas interesuje przede wszystkim Arka Gdynia i jej pierwszy letni sparing przed sezonem 2021-2022. Przeciwnikiem Olimpia Elbląg i na to spotkanie zapraszają Państwa Paweł Marszałkowski i Dawid Kowalski. Obie drużyny są już na boisku bocznym Gdyńskiego Centrum Sportu. Kończy się rozgrzewka. No i to chyba dobry moment, żebyśmy zapoznali się ze składami obu drużyn. Zacznijmy od gości. Olimpia Elbląg. W bramce z numerem 27 Andrzej Witan, z dwójką Szymon Jarosz, z piątką Kamil Wenger, z trójką Kamil Graczyk, 15 to Hubert Krawczun, z ósemką Łukasz Sarnowski, 16 Czernysz, 17 Miłosz Kalchur, jest również Dominik Chromiński, w ataku dwóch napastników Piotr Kurbiel i Bartosz Krzysztofek. Zaraz sobie jeszcze powiemy o rezerwowych Olimpia, tymczasem pierwsze zestawienie Arki Gdynia, zawodnicy, których trener Dariusz Marzec zdecydował się posłać do gry w pierwszej połowie. Zaraz zobaczymy grafikę i na niej skład Arki Gdynia. Na pewno w bramce zacznie to spotkanie Kacper Krzepisz i dalej z piętnastką na prawym, półprawym stoperze Arkadiusz Kasperkiewicz, w środku Martin Dobrotka z numerem czwartym, z trójką Haris Memicz, przed nimi dwóch pomocników defensywnych Adam Deja i Hubert Adamczyk, na wahadłach z prawej strony Mateusz Stępień, 37-77 Mateusz Żebrowski. Takich dwóch zawodników grających na pozycji numer 10. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Christian Aleman z siódemką i z jedenastką Nestor Gordillo. I numer 38, najbardziej wysunięty zawodnik żółto-niebieskich, Jakub Wilczyński. Tak prezentuje się pierwsza jedenastka Arki. Na ławce rezerwowych Michał Molenda i Daniel Kaiser. Już możemy Państwu zdradzić, że bramkarze, każdy z trzech golkiperów Arki, zagrają w dzisiejszym meczu po 30 minut. Zacznie, tak jak mówiliśmy, Krzepisz, potem Molenda i kończyć będzie Kaiser. Na ławce też Paweł Sasin, Adam Dach, Michał Marcjanik, Luis Walkarse, Michał Bednarski, Jakub Chojnowski, Kacper Skóra, Markus da Silva, Fabian Hiszpański i Artur Siemaszko. No a o zawodnikach, którzy rozpoczną ten mecz na ławce rezerwowych Olimpii, to sobie pewnie powiemy później. Sporo testowanych zawodników, ciekawych, znanych też w Gdyni, jak choćby Mateusz Węsierski czy Bartosz Boniecki. No ale dla Olimpii, tak jak dla Arki, jest to pierwszy sparing, takie przetarcie i już wiemy, że tutaj naprawdę sporo będzie zawodników testowanych przez trenera Tomasza Grzegorczyka, nowego szkoleniowca Olimpii. Tutaj taki naprawdę test mecz z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o drużynę gości. Tak, w zespole Olimpii dzisiaj bardzo dużo nowych twarzy. Trener sprawdza, sporo zawodników odeszło po zakończeniu minionego sezonu Ewiner drugiej ligi. Olimpia Elbląg utrzymała się w tej drugiej lidze, punkt nad strefą spadkową. To jednak sprawiło, że trzeba będzie jednak jakieś tam zmiany kadrowe doprowadzić, jakieś wyraźne zmiany. W Arce też tych kilka zmian jest. Są nowi zawodnicy, ale o których pewnie sobie będziemy z biegiem czasu troszeczkę opowiadać. Jest też tradycyjnie, do czego przywykliśmy w sparingach, inne zestawienie w pierwszej połowie, inaczej to będzie trochę wyglądać w drugiej części gry. Jeszcze powiedzmy sobie, kto będzie sędziował dzisiejsze spotkanie. Zawody będzie prowadził pan Mateusz Bieszkę, na liniach pomagać mu będą Jakub Bartlewski oraz Michał Skrzypiński. No i właśnie sędziowie już wskazują obu jednostką pole gry. Tam się gromadzą zawodnicy Olimpii, zaraz ruszą też piłkarze Arki. No i
i dochodzi 11, temperatura, tak jak wskazuje obrazek, wysoka, pełne słońce, no ale mamy nadzieję, że to tutaj nie będzie przeszkadzało zawodnikom w zaprezentowaniu dobrego, ciekawego widowiska, mimo że sparingowego i takiego na pewno na przetarcie przed tymi miesięcznymi przygotowaniami, które dopiero kilka dni temu ruszyły. Już żółto-niebiescy wychodzą na boisko, no i wiemy, że zaczną, tak jak to rozpisał trener w ustawieniu 1-3, 4-2-1, trochę inaczej niż to wyglądało wiosną, no ale jednak podobnie, bo też wahadła, może te dwie dziesiątki, tak to rozpisane, ale Mangordillo, ale zobaczymy też w trakcie meczu, jak to będzie wyglądało. Tak, to jest bardzo ciekawe ustawienie, ponieważ można powiedzieć, że trener Dariusz Marzec dobrał tutaj do pary Christianowi Alemanowi zawodnika, z którym swobodnie się dogada na boisku po hiszpańsku, bo Hiszpan Gordillo, Ekwadorczyk Aleman świetnie się będą z pewnością porozumiewali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ustawienie z dwiema dziesiątkami. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ta współpraca między tymi graczami będzie bardzo owocna. Zaczęła tymczasem drużyna z Elbląga, już przejmują piłkę żółto-niebiescy, przynajmniej na chwilę. Jest Memicz, wycofuje do Krzepisza. No i spokojnie spróbują tę akcję konstruować od linii defensywnej żółto-niebiescy. No tak, mówię, że się dobrze dogadują i to też było widać a propos Gordillo i Alemana już od samej rozgrzewki, od samego wyjścia na boisko. Oni pojawili się tutaj we dwóch, widać, że znaleźli wspólny język na pewno poza boiskiem. Będziemy obserwować, jak to wygląda na boisku w tych pierwszych dniach po przybyciu do Gdyni Nestora Gordillo, który właśnie teraz zagrywał do Wilczyńskiego, ten odważnie między rywali. Jest już piłka z prawej strony, wchodzą w pole karne Arkowcy i będziemy mieli pierwszy rzut rożny. Tak, bardzo dobra oskrzydlająca akcja. Piłka przeszła z lewej przez środek do prawej strony boiska. Dośrodkowanie zablokowane, no i mamy pierwszy korner, pierwszy stały fragment gry. Zobaczymy, jak Arka będzie zagrażała po tych stałych fragmentach gry. Czy to będzie ich główna broń, czy niekoniecznie? Przekonamy się. Podszedł do piłki Aleman, ale wiesz co, już muszę tutaj jedną rzecz sprostować, bo przeczytaliśmy skład, a widzimy, z numerem zaraz dokończymy, bo teraz pierwsze dośrodkowanie nieudane, cofa się Aleman i Łabojko właśnie, bo o nim chciałem powiedzieć. On wyszedł jednak w tym pierwszym składzie, a więc zmiana w ostatniej chwili. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy doszło tam do czegoś na rozgrzewce, czy taka zmiana decyzji nagła, ale miał wyjść Hubert Adamczyk, wyszedł na boisko Mikołaj Łabojko, także ta jedna korekta w pierwszym składzie. Czyli na debiut Huberta jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Mecz nieoficjalny, ale na pewno przyjemnie byłoby go zobaczyć na boisku, jego umiejętności, ponieważ sporo sobie obiecujemy chyba po tym zawodniku. Powiem ci, byłem wczoraj na treningu i te wszystkie głosy o jego szczególnych umiejętnościach technicznych, o takim wyszkoleniu, nie byle gdzie, no bo też w Chelsea między innymi, nie były słowami rzucanymi na wiatr, no bo faktycznie i na treningu, i gdzieś tam w jakiejś gierce wyróżniał się techniką, przeglądem pola. Zobaczymy, czy dzisiaj go zobaczymy na boisku, czy też tam jednak do czegoś doszło na rozgrzewce, ale to spróbujemy dowiedzieć się w przerwie i na pewno powiemy w drugiej połowie. Tymczasem Arka Żebrowski ma trochę miejsca, pokazuje się, ale mam wycofanie do Memicza, Dobrotka, Dejanie przesadzają z pressingiem goście, tutaj jest sporo czasu, sporo miejsca na rozegranie. Sasin do Gordillo, ten przerzuca piłkę w kierunku Żebrowskiego, piłka do lewego wahadłowego Arki nie doszła, ale wciąż podopieczni trenera Dariusza Marca przy piłce. I teraz to było ryzykowne, szansa na kontrę, ale dobrze interweniuje Memicz, na chwilę oddala zagrożenie. Wychodzi Krzepisz, ale Dobrotka
postanowił nie ryzykować. Wciąż Olimpia i 1-1 póki co, jeśli chodzi o rzuty rożne. Jeden błąd i była okazja, była szansa dla gości. Nawet jeden błąd, złe podanie w środku pola, ale myślę też, że tutaj Kacper Krzepisz powinien tę piłkę chwycić. Doszło do małego nieporozumienia, stąd mamy ten rzut rożny. No wydaje mi się, że tam był okrzyk, że chciał tę piłkę złapać, ale skończyło się jak się skończyło. Patrzymy na ten stały fragment gry Olimpii. Elbląg, dośrodkowanie, jeszcze zamieszanie, wybija piłkę Adam Deja, tam jest tylko Aleman, radzą sobie zawodnicy Olimpii, jeszcze raz będą próbowali tę akcję rozegrać, teraz ich większa liczba na połowie arki. Z pierwszych obserwacji na pewno możemy zauważyć, że Nestor będzie takim zawodnikiem, który częściej będzie cofał się po piłkę, ale ma bliżej napastnika. To pokazuje, że to ustawienie z dwiema dziesiątkami jest takie bardziej papierowe. Będzie to wszystko wyglądało bardziej ruchomo i Hiszpan ewidentnie będzie tym graczem, który będzie chciał więcej być w posiadaniu piłki. Gordillo to jest też taki gracz, którego pozycja jest niedoprecyzowana. On gdzieś tam w statystykach na różnych stronach widnieje jako ofensywny pomocnik, może skrzydłowy, ale na pewno może grać też również jako napastnik. Z tą myślą też przenosił się do Gdyni. Potwierdził, że jest skuteczny pod bramką rywali, no bo 10 goli w 20 meczach drugiej ligi to jest coś. Tymczasem też potrafi tworzyć sytuację jak teraz do Mateusza Żebrowskiego właśnie po podaniu Gordillo i bardzo spokojnie, wydawało się, że w bardzo łatwy sposób wykończył to Żebrowski i w 6 minucie mamy objęcie prowadzenia przez arkowców 1-0. Prowadzą żółto-niebiescy. Naprawdę, to świetnie, świetnie w to spotkanie wszedł Gordillo, no to podanie do Żebrowskiego idealnie widzimy, w tempo. Widzimy to jeszcze raz, tutaj ładnie sobie spokojnie, bardzo spokojnie przełożył piłkę, przygotował do strzału Żebrowski i strzałem w długi róg bramki pokonał Andrzeja Witana. Szybciej niż zimą otworzyli wynik spotkania arkowcy, bo przypomnijmy 30 stycznia tak samo przedstawiał się zestaw sparring partnerów. Wtedy graliśmy na Narodowym Stadionie Rugby. Pogoda zgoła inna, no bo padał śnieg, jakieś rekordowe minusowe temperatury. Arka wygrała 4-0, ale tam do 40 minuty czekaliśmy na pierwszego gola. Strzelił go również Mateusz Żebrowski, a potem Wolsztyński i dwa gole Michał Marcjanik w samej końcówce. Skończyło się 4-0. Teraz weźmy za dobry prognostyk to, że gol już pada w tej 6 minucie i może tych goli jeszcze więcej zobaczymy znowu w natarciu arkowcy. Deja, pokazuje się Łabojko, tam okrzyki trenera pograj. Aleman. Z Łabojko. Deja, Aleman. No, posłuchali instrukcji trenera i grają piłką, rozgrywają tę akcję bardzo spokojnie arkowcy. Tak, piłka krąży po obwodzie. Widać, że żółto-niebiescy mają tutaj wpojone granie po ziemi, granie spokojnie, cierpliwie, konsekwentnie, no bo mają do tego wykonawców, nie ma co ukrywać. Ci zawodnicy, którzy teraz mają stanowić o sile ofensywnej arki, to mają być typowi kreatorzy, to mają być zawodnicy, którzy będą właśnie tak jak Gordillo stwarzać sytuację czy skrzydłowym, czy bezpośrednio zawodnikom przed nim. Powiem Ci, jak wczoraj sobie rozpisywałem skład i właśnie ten środek pola w arce, czyli Aleman, czyli Gordillo, Hubert Adamczyk, Milewski, no to naprawdę wygląda to bardzo ciekawie, no i kreatywnie, tak jak mówisz. Myślę, że jeżeli tutaj wszyscy będą w pełni dyspozycji, no to może się bardzo ciekawie oglądać grę arki. Tymczasem próbują skonstruować akcję goście. Już te ruchy transferowe, tak jak Paweł wspomniałeś, pokazują, że nacisk będzie
kładziony na środek pola. Tutaj ci zawodnicy kreatywni mają być tymi, którzy będą te akcje tworzyć. Tymczasem świetnie odebrał piłkę Żebrowski. Jest Wilczyński, ale poradził sobie z nim doświadczony stoper Olimpii. Teraz faul Żebrowskiego, faulowany Czernysz i od rzutu wolnego rozpocznie Olimpia. Już to się stało. Jest Kamil Graczyk, rozgrywa tę piłkę z Czernyszem. Wycofanie do Sarnowskiego. Ten z Kamilem Węgerem, czyli tym, który przed chwilą zatrzymał Wilczyńskiego. No Kamil Węger to jest jeden z niewielu takich filarów, można powiedzieć, Olimpii, który ostał się w składzie drużyny Selblonga. Aż 13 piłkarzy, którym kończyły się umowy, pożegnano. Tymczasem jest szansa na wyrównanie. I niewiele, naprawdę niewiele zabrakło, żeby teraz Czernysz pokonał Kacpra Krzepisza. Zobaczmy to jeszcze raz. Miał tam sporo miejsca, zdecydował się na uderzenie chyba, co? Chyba to był strzał z zamysłu. Tak, tu nie ma co czarować, tu na pewno nie szukał podania. Ładnie przymierzył, szukał miejsca po długim słupku. Niestety dla Olimpii strzał niecelny, ale co warte odnotowania, to fakt, że Olimpia na razie swoje akcje ofensywne przeprowadza głównie lewą stroną arki. Tutaj Mateusz Żebrowski też ofensywnie usposobiony, jest Haris Memicz też na tym półlewym stoperze. No to jest takie zjawisko, które obserwowaliśmy w kilku, co najmniej kilku spotkaniach wiosną. Kilka drużyn próbowało i to z całkiem niezłym skutkiem atakować właśnie tą lewą stroną, no ale też sztab, wszyscy w klubie są tego świadomi, stąd te modyfikacje ustawienia, ruchy kadrowe. Martin Dobrodka, który dziś rozpoczął spotkanie, wielu może uważać, że to jest zawodnik, który będzie takim zabezpieczeniem. Może faktycznie tak będzie, ale też na pewno nie tak do niego podchodzi sztab, nie tak to wszystko wygląda od samego początku, bo Martin Dobrodka, o czym wie, o czym sobie zaraz pewnie powiemy, trener Marzec, to jest gość, który naprawdę w piłkę grać potrafi. Oczywiście zaawansowany wiekowo, ale jeśli spojrzymy w jego CV i w to, jakie funkcje, jaką rolę pełnił w swoich poprzednich klubach, nawet w ostatnich sezonach, no to wciąż na pewno nie jest obrońca, który myśli o emeryturze, tylko gdzieś tam jeszcze chce pograć poważnie w piłkę. Przede wszystkim był kapitanem w Suwałkach, w zespole Wigier pełnił tę rolę. Co ja, obcokrajowca, który przyszedł i grał półtora roku, to jest rola, można powiedzieć, wyróżnienie. Widać, że ma do tego odpowiednie cechy, charyzmę. Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym również w Arce. Faulowany Dejano. Nie wiem, czy pamiętasz, przychodził Haris Memicz. Zobaczmy tylko ten faul na Dej. No tak, nie ma najmniejszych wątpliwości. Już rozpoczął sam poszkodowany. Przerzut do Żebrowskiego. Dobrze opanował piłkę zawodnik Arki. Gordillo. Deja. Szukał prostopadłej piłki. Teraz jeszcze Wilczyński spróbuje wykorzystać nieporozumienie rywali. Deja ma okazję do strzału, ale myślę, że z treningów w Gdyni zna to dobrze Andrzej Witan, wiedział, czego się spodziewać i już był gotowy do interwencji, skutecznej interwencji. No można powiedzieć, to wyświechtane powiedzenie, Adam Deja potrafi uderzyć, ale taka jest prawda, bo Adam Deja potrafi uderzyć z dystansu, co udowodnił w zeszłym sezonie, no między innymi w Sosnowcu, gdzie... Myślę, żebyśmy mogli tutaj przez kilkanaście minut wymieniać miejsca na mapie, gdzie Adam Deja pokonał bramkarza z dystansu i też na pewno niejednokrotnie Andrzej Witan tę piłkę na treningach, gdy był zawodnikiem Arki, wyciągał. Ale w Sosnowiec z pewnością no to, milej mu się będzie kojarzył, tak, ekstremalnie. Bramka sezonu właśnie przypadła tutaj Adamowi Dei. Memicz ma trochę miejsca. Żebrowski też aktywny na pewno od pierwszych minut tego spotkania, co potwierdził golem, ale też mnóstwo akcji właśnie
przechodzi przez niego. Deja, o którym mówiliśmy przed chwilą, do Gordillo, tak jak wspominałeś, rzeczywiście jest bardziej cofnięty, zawieszony jako taki główny rozgrywający, dopiero potem szukający Wilczyńskiego czy Alemana. Widać, że też chce się pokazać Hiszpan w tym pierwszym spotkaniu w żółto-niebieskich barwach. Memić. Łobojko teraz Aleman pokazał się, rozłożył ręce Gordillo i do niego właśnie piłka przyspieszył tę akcję. Ale za mocno, zdecydowanie za mocno. Szuka gry Hiszpan, to widać na każdym kroku właśnie. Podnosi ręce, szuka prostopadłych podań. Jeszcze raz ta bramka Żebrowskiego. No piękną pasóweczkę dał po długim słupku. Trafił idealnie w boczną siatkę. No ale ja rozpływam się na razie nad Gordillo. Oby to trwało, bo na razie mi imponuje. Zawodnik, który przychodzi z innego klubu, można powiedzieć, rozdaje karty w środku pola w grze Arki póki co. 15 minut. Musisz tweeta jakiegoś zrobić, to screenę porobimy i będziemy wyciągać za kilka miesięcy, jak faktycznie okaże się, że Gordillo to strzał w dziesiątkę. No ale też to chyba mogę zdradzić, w pierwszym dniu treningów rozmawialiśmy z Michałem Molendą, którego za jakiś kwadrans powinniśmy zobaczyć na boisku. On był w poprzedniej rundzie wypożyczony do drugoligowego KKS Kalisz, no i tam właśnie grał z Gordillo. Wtedy jeszcze nie było wiadomo na 100%, że Hiszpan do Arki trafi, no ale wypytywaliśmy tam jak wrażenia, czy faktycznie jest tak niezły, jak podpowiadają statystyki. No i potwierdził, tak. Mówił, że świetny zawodnik, zdecydowanie przerastający drugą ligę. No to trafił do pierwszej, teraz uderza nad bramką, no ale tutaj z trybun oklaski za próbę. Może kibice też podzielają te twoje zachwyty, no bo tutaj zachęci za całą postawę te brawa dla Hiszpana. Rozpocznie tymczasem Witan. No trochę oddechu, bo słońce na chwilę zaszło. Od razu przyjemnie się to rozgrywa. Przyspieszył Aleman. Deja ma miejsce i w ostatniej chwili to uderzenie zablokowane. Zobaczmy to raz jeszcze. Aleman lewą nogą dobrze do Dei. Tam wystawił nogę obrońca Olimpii. Będzie kolejny rzut rożny. Widać było na powtórce, że to pierwszy kontakt z piłką Adama Dei nie był taki, jak sobie życzył. Dlatego tę piłkę musiał jeszcze poprawić i ten strzał zdążył zablokować obrońca gości. Ustawia sobie piłkę w narożniku Christian Aleman. Pokazuje mu się do gry Gordillo. W polu karnym jest Wilczyński, bardzo blisko pilnowany przez dwóch obrońców. Żaden z zawodników Arki do tej piłki nie doszedł. Kasperkiewicz. Od razu przerzut do Gordillo, ten z pierwszej piłki fajnie do Alemana, dośrodkowanie jest 2-0. No i fajnie, kontynuując twoją myśl, no fajne zagranie Gordillo, świetne dośrodkowanie Alemana z lewej nogi, no i to już była chyba tylko czysta formalność, by trafić do siatki. A strzelcem gola Martin Dobrodka, także o nim też trochę mówiliśmy, no jakby chciał potwierdzić nasze słowa, wpisał się na listę strzelców. 18 minuta, Arka prowadzi 2-0, no i zaraz sobie jeszcze raz tę sytuację bramkową zobaczymy. Dośrodkowanie Alemana, świetnie tam się odnalazł Dobrodka, no Aleman na pewno wiedział, gdzie tę piłkę chce posłać, widział, że tam Słowak wchodzi na nos, pole karne. Na nos, Paweł, to było podanie ewidentnie. No nie było co więcej robić, tylko uderzyć celnie. Próbuje odegrać się Olimpia, ale z marnym skutkiem i za moment od bramki rozpocznie Krzepisz. No takie mecze, takie sparingi lubimy. 20 minut niespełna za nami, już mamy dwa gole, no i liczymy, że to dopiero początek. Faulowany Wilczyński.
On też bardzo dobrze na treningach wygląda. Nie przez przypadek pojawił się dzisiaj właśnie on w pierwszym składzie i mocno też na niego tutaj w Arce liczą przed tym nowym sezonem. To jest taki napastnik, który od wielu sezonów, którego nazwisko przewija się przy okazji pierwszej drużyny, no ale zawsze czegoś brakowało, albo zdrowia, albo jakichś innych czynników. Teraz czysta karta, pierwszy sparring, początek przygotowań, no i wszystko ma w własnych rękach, nogach. Napastnik Arki wciąż młody, wciąż obiecujący, wciąż na niego tutaj kibice w Gdyni liczą i zobaczymy co pokaże w tych najbliższych tygodniach. Tymczasem rzut wolny, Adam Deja ustawił sobie piłkę, właściwie wszyscy zawodnicy Arki w polu karnym, ale to nietrafiona decyzja wyjątkowo i rozpocznie Witan. Mówisz o Kubie Wilczyńskim. Tak, zdecydowanie to może być ten sezon, w którym on dostanie przede wszystkim więcej szans. W jaki sposób je wykorzysta? Myślę, że tego nie wiemy, bo za mało go właśnie widzieliśmy na boisku. Właśnie teraz Kuba Wilczyński przy piłce. No i ciekawa próba. Odważnie od razu zabrał się za strzał. No i właściwie takiej decyzji od napastnika oczekujemy. Ma trochę miejsca. Przyjęcie, mało, poprawka, szybkie mało uderzenie. Mało wyborów, jak mławia Dariusz Szpakowski i zdecydował się na uderzenie, że niecelne, nie szkodzi, będą zaraz kolejne szanse. Witan dalekim wykopem wznawia grę, walczy o piłkę Memicz Aleman. Poradził sobie z nim Krawczun, sędzia gwiżdże dopiero teraz, ale rozpoczną od stałego fragmentu gry goście. Przeprasza Aleman Krawczuna, już grają zawodnicy Olimpii. Graczek postanowił trochę się zabawić z zawodnikami Arki, bardziej to wszystko w miejscu, bez przełożenia na postęp tej akcji i kończy się rzutem z autu. Od razu wznawia grę Kasperkiewicz. Szuka Wilczyńskiego, jest z przodu tylko Aleman, także chwilę potrzyma tę piłkę Wilczyński. Futbolówka poza linią boczną i rozpoczną goście. Goście, którzy przygotowania do sezonu w drugiej lidze rozpoczęli tego samego dnia co Arka, 30 czerwca, no i dla których oczywiście też jest to pierwszy mecz sparingowy. Jednym punktem utrzymali się w drugiej lidze zawodnicy Olimpii. Elbląg spadły do trzeciej ligi Olimpia Grudziądz, Błękitni, Stargard i Bytowia. No ale ten jeden punkt zaważył. Jacek Trzeciak był tym trenerem, który podjął się wyzwania utrzymania Olimpii. Cel osiągnął, ale po sezonie pożegnał się z drużyną z Elbląga. Zastąpił go, jak wspominaliśmy, Tomasz Grzegorczyk, były trener Błękitnych Stargard. Ciekawa postać, gdzieś można znaleźć wywiady z tym obecnie trenerem. Kiedyś jako zawodnik m.in. w Irlandii Północnej, w niższych ligach niemieckich, no ale tak jak w tych wywiadach przyznaję, to zawsze miał taką smykałkę, ciągotki do pracy trenerskiej. No i teraz rozpoczyna krok po kroku tę swoją karierę. Póki co w drugiej lidze, a tymczasem zagadaliśmy się, a tu kolejny groźny strzał zawodników Arki. Kto to uderzał? Kasperkiewicz. Kasperkiewicz, który zresztą sam powalczył o tę piłkę, odebrał zawodnikowi gości i dobrą decyzję podjął. Myślę, że Arka teraz stawia na te strzały z dystansu, albo inaczej. Kiedy mają piłkę, kiedy mają chwilę, nie zastanawiają się i piłka ląduje w kierunku bramki Witana. Myślę, że z czasem może przyniesie to efekt. Jak wczoraj sobie przypominałem statystyki Arki z poprzedniego
sezonu, to zdziwiłem się, bo Kasperkiewicz w 32 występach bez gola, a wydawało mi się, że coś tam trafił, no bo faktycznie to jest zawodnik, mimo że grający w linii defensywnej na pół prawym stoperze lub na wahadle, ale w tym poprzednim sezonie, przynajmniej w poprzedniej rundzie częściej jednak na stoperze, no to ma takie ambicje i umiejętności przede wszystkim do gry ofensywnej. Wiele razy mogliśmy podziwiać jego szarże, ale to wszystko, co ciekawe, co zaskakujące dla mnie przynajmniej, bez gola. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, no i przede wszystkim na jakiej pozycji Arek będzie grał w nadchodzącym sezonie, no bo mówiliśmy, że tradycyjnie, jak to w sparingach, trener Dariusz Marzec będzie sobie testował różne ustawienia, ale też można uchylić rąbka tajemnicy, że wciąż nie wiadomo, jak będziemy grali jesienią, wiosną przyszłego sezonu, no bo też całkiem prawdopodobny jest powrót do ustawienia z czwórką z tyłu. No i wówczas pewnie Kasperkiewicz wróciłby na prawą stronę. Oczywiście jeszcze jest dużo czasu do tego momentu, kiedy ten skład się wyklaruje, no ale tak możemy sobie w trakcie tych sparingów gdybać, sprawdzać, jak dani zawodnicy na danych pozycjach się testują. Od tego w końcu mecze sparingowe są. Jak najbardziej. Ta zmiana ustawienia będzie, co chyba możemy zdradzić, widoczna nawet jeszcze w tym meczu, ponieważ w drugiej połowie żółto niebiescy zagrają właśnie czwórką w obronie. I myślę, że to będzie chyba taki języczek uwagi trenera Dariusza Marca podczas tego okresu przygotowawczego. Jakim ustawieniem bazowym zagrać od początku sezonu? Tak jak mówiłeś, w zeszłych rozgrywkach było to częściej 3-5-2. Czy tak będzie teraz? Zobaczymy. No właśnie, bo trzeba mieć do tego wykonawców, ale myślę, że Arka tych wykonawców ma. Jak wspomniałeś o Arku Kasperkiewiczu, to właśnie pierwsze słowo na jego temat, o którym można byłoby powiedzieć, to jest właśnie ambicja. On bardzo, jest bardzo waleczny, dla niego nie ma przegranej piłki, ale co ważne, też on w tych swoich akcjach ofensywnych w zeszłym sezonie potrafił często wypracować przewagę liczebną w swojej drużynie i to była bardzo duża wartość dodana. Gdzieś tam w pewnym momencie troszeczkę przystopował, ale wiemy, że potencjał ma niemały i... No, ja próbuję odkrycie. Tymczasem tego samego, co w Sosnowcu i nie, tym razem piłka do siatki nie wpadła, ale zobaczmy to raz jeszcze, no bo trzeba było być czujnym. Czujny był tym razem bramkarz gości i do samego końca Andrzej Witan kontrolował. I teraz pytanie, czy Adam Deja zapatrzył się na Patryka Szika, czy Patryk Szik na Adama Deja? Pierwszy był Adam Deja, także odpowiedź jest jasna, tymczasem przerwa na uzupełnienie płynów, bo tak jak wspominaliśmy, ta temperatura jest wysoka. No i zobaczmy sobie taki szybki skrót tego, co najciekawsze w pierwszych 27 minutach. Oczywiście gol numer 1, podanie do Żebrowskiego. Świetnie to zrobił Gordillo. Żebrowski jeszcze raz widzimy, jak łatwo sobie poradził w tej sytuacji. Łatwo z perspektywy kibica, no bo swoje tam musiał zrobić. Kolejna akcja tymczasem goście, jedna pewnie z takich dwóch, które byśmy wyróżnili, Aleman do Dobrodki, gol na 2-0. To jest ta fajna akcja, Paweł, tak? Śmiej się, śmiej. Nie no, trzeba przyznać, że w tych dwóch akcjach bramkowych Arkowcy zagrali bardzo precyzyjnie, bo jak sobie spojrzymy, teraz tych kilka prób strzałów z dystansu, jak sobie spojrzymy chociażby na ten strzał Żebrowskiego, on był z takiej krótkiej nogi. Andrzej Witan był zasłonięty, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, on nie zdążył po prostu zareagować, bo zobaczył piłkę zbyt późno. No, a że do tego jeszcze Żebrowski uderzył bardzo precyzyjnie, to już inna sprawa. No i to dośrodkowanie Alemana, tak jak powiedzieliśmy, wprost na nos Dobrodki. Tam już tylko trzeba było dopełnić formalności. Ale wiesz co, mówiłeś o tej drugiej połowie i zmianie ustawienia i też sporo mówiliśmy w ostatnich minutach o Arku Kasperkiewiczu. Mi się przypomniał ten pierwszy tegoroczny, bo ze stycznia sparing z Olimpią Elbląg wygrany przez Arkę 4-0 i tam też był taki plan
żeby w pierwszej połowie, z tego co pamiętam, zagrać 1-4-4-2, a w drugiej przejść na trójkę z wahadłami z tyłu. I nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło, bo Arkas Perkiewicz dostał czerwoną kartkę w 50 którejś minucie. Musiał zejść z boiska, za niego chyba Kuba Wawrzyk wszedł, który teraz jest już zawodnikiem Sandecji. I znowu w drugiej połowie grali z czwórką z tyłu Arkowcy, a wszyscy sobie zęby ostrzyli właśnie na to, żeby zobaczyć, bo to były te początki, kiedy to się wszystko kształtowało, jak Arka gra w nowym ustawieniu. Także nie mów jeszcze hop. Ja myślałem, że to zimowy był taki pstryczek w nos komentatorów, którzy chcieli popisać się swoją wiedzą, swoimi wiadomościami, a tu bach, nie ma tego nowego ustawienia. I teraz się tłumacz. Tymczasem już wrócili zawodnicy na boisko. Bardzo, naprawdę bardzo ciepło, więc absolutnie nie dziwi nas ta chwilowa przerwa na nawodnienie. Jeszcze kwadrans do końca pierwszej połowy i to oznacza, że w bramce Arki pojawił się Michał Molenda. Kacper Krzepisz na zero z tyłu, też oczywiście nie miał wielu okazji do interwencji, ale zero utrzymane. I zobaczymy, jak Michał Molenda, który miał szansę na regularną grę w Kaliszu, zagrał też w barażach, niewiele zabrakło, a drużyna z Kalisza awansowała, aby do pierwszej ligi. Ostatecznie porażka 0-3 ze Skrą Częstochowa. Teraz Michał wrócił do Gdyni i tutaj pojawił się na placu gry. Od bramki rozpocznie Witan. Już kilkukrotnie widzieliśmy, jakby to pan trener Andrzej Strejlał powiedział, takich diagonalnych podań w szerz boiska po skosie. Arka szuka takich rozciągnięć gry, ewidentnie używa skrzydeł do konstruowania swoich akcji ofensywnych. No, na razie przynosi to efekt właśnie gol Żebrowskiego i chyba to tak dalej będziemy w takiej formule oglądać. Też chyba się zgodził, że to wszystko przebiega bardzo spokojnie, jeśli chodzi o rozegranie Arki. Na to też zwracał wczoraj w czasie treningu trener uwagę, żeby się nie spieszyć, żeby absolutnie tutaj nie szarżować w tym rozegraniu, że jest czas, żeby się przygotować. I tymczasem Łabojko, czy za daleko? Nie, jeszcze jest przy piłce pusta bramka i piłka w siatce. Mikołaj Łabojko, który wcale nie miał rozpocząć tego meczu, a wyszedł na boisko w pierwszym składzie, wpisuje się na listę strzelców i już mamy 3-0. No, przez moment mogło się wydawać, że za mocno wypuścił sobie piłkę, zaraz to zobaczymy właśnie teraz. Przede wszystkim najpierw ją sobie wywalczył, daleko wyszedł Andrzej Witan. No i tutaj nie szukał podania, wiedział, że bramka jest już niepilnowana, że cofają się dopiero defensorzy Olimpii i z pełnym spokojem trafił do siatki. Można powiedzieć, że tę piłkę na spółkę sobie wypracował z obrońcą Olimpii, który też chyba się tam troszeczkę jeszcze poślizgnął, ale swój udział oczywiście wywieraniem presji i nacisku miał Łabojko. Tutaj nie możemy za dużo gadać, się okazuje, no bo akcja za akcją i gol za golem. 33 minuta już 3-0 prowadzą żółto-niebiescy. Deja do Kasperkiewicza. Tutaj próbował indywidualnie, ale bez skutku, strata i trzeba za karę się cofać, ustawiać z tyłu, szykować na ewentualną akcję Olimpii. Tymczasem coraz bardziej intensywnie rozgrzewają się rezerwowi jednej i drugiej drużyny, no bo nie jest tajemnicą, że mocno tutaj się zmieni zestawienie personalne na boisku po przerwie. Tymczasem jeszcze kilkanaście minut pierwszej połowy. Dobrze Memicz teraz twardo zablokował dośrodkowanie Piotra Kurbiela. Kurbiel to jeden z nowych zawodników nietestowanych, a już potwierdzonych, podpisanych w Elblągu. Były zawodnik GKS-u Katowice, ale nie ma czasu, by o nim za wiele mówić, bo już kolejna akcja wydawało się groźna
arki, ale Wilczyński niecelnie teraz szukał z prawej strony Mateusza Stępnia. Zbyt optymistyczne to było podanie, można by powiedzieć, bo trudne to było, żeby Stępień do tej piłki doszedł. Ja tak cały czas spoglądam na zawodników nowych w Arce. Przyglądam się tutaj Dobrodce, przyglądam się Gordillo. Naprawdę fajnie to wygląda póki co. Oczywiście bierzmy poprawkę na to, że rywal jest notowany ligę niżej, że w zeszłym sezonie walczył o utrzymanie w drugiej lidze. No i do tego teraz jest absolutnie zmieniony. Dużo zawodników testowanych, o których wspomniałeś. W Arce jest dużo więcej stabilności, dużo więcej zawodników, którzy się znają jeszcze z szatni z poprzedniego sezonu. Także nie możemy tutaj za dużo wniosków wyciągać, ale na pewno przyjemnie się ogląda. Czasem Żebrowski świetnie to rozegrał z Alemanem. Jest trzech obrońców przy Wilczyńskim i ten traci piłkę. Leży na murawie, właściwie już siedzi Memicz. Sędzia pokazał aut czy faul? Nie, pokazał aut. Zaczniemy z linii bocznej. Jeszcze sprawdził, czy z Memiczem wszystko w porządku. Dostał sygnał, że będzie żył. Rozpoczyna Żebrowski, pokazał się Łabojko, ale strata. No pecha, tak sobie myślę trochę Mateusz Stępień, bo świetnie dzisiaj dysponowany jest Mateusz Żebrowski. Koledzy z zespołu to widzą i większość, zdecydowana większość akcji idzie tą lewą stroną arki. Nie zawodzi Mateusz Żebrowski, więc nie zmieniają koncepcji żółto-niebiescy, no ale też przez to mniej szans do zademonstrowania umiejętności ma Stępień, który po prawej stronie boiska. Przede wszystkim doświadczenie jest po stronie Żebrowskiego. Tutaj Wilczyński tymczasem rykoszet i będzie rzut rożny. Tutaj nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Można było się spodziewać, że te akcje ofensywne, skrzydlające będą prowadzone właśnie lewą stroną. No i zobaczymy teraz, jak ze stałego fragmentu gry dośrodkuje Nestor Gordillo bodaj. Tak, on kieruje się do narożnika boiska. Czyli zmiana wykonawcy, ale mam tym razem gdzieś tam na skraju pola karnego, a rzut rożny wybije Nestor Gordillo. Całkiem nieźle posłana piłka. I kolejny stały fragment gry, tym razem wyrzut z autu dla Arki, ale nie cofają się żółto-niebiescy absolutnie. Oni tam będą szukać okazji do podwyższenia wyniku. Zapowiada się na daleki wyrzut, takie dośrodkowanie właściwie zakończone strzałem, ale niegroźnym. Coś ci to przypomina, Paweł? Co powinno mi to przypominać? Nie, oczywiście mam na myśli wrzuty z autu i myślę, że jakieś twoje zagranie z orlika. Nie, strzał. Ja nic niestety takiego nie wyciągnąłem. Bo tutaj było sporo niedokładności, natomiast gdybyśmy byli na orliku, to tu się sytuacja trochę by zmieniła. Tymczasem Guilherme, tutaj już doszło do pierwszych zmian w składzie Olimpii. Z tego co widzimy, pojawił się Guilherme w środku, jeden z tych wielu, naprawdę wielu testowanych przez drużynę z Elbląga zawodników. Jest też Łukasz Pokrywka na boisku. To z kolei jeden z tych graczy, którzy dołączyli już na stałe do drużyny z Elbląga. Przyszedł do Olimpii z Hetmana Zamość, 18-latek, 33 mecze w poprzednim sezonie w trzeciej lidze, 3 gole. No i wspominaliśmy też jakiś czas temu o napastniku Piotrze Kurbielu z Gieksy Katowice. On też sporo grał w tym poprzednim sezonie w drużynie z Katowic. 23 mecze, gol, 4 asysty. Już kiedyś, teraz odważnie witam, ale poradził sobie z tym wyjściem. Widać, że Witan lubi podróże przed pole karne. Tym razem jest zakończona sukcesem.
Kuba Bojko. Kończąc wątek Kurbiela, bo w drugiej połowie pewnie go na boisku już nie zobaczymy. On już był kiedyś zawodnikiem Olimpii Elbląg w sezonie 2017-18. Wtedy całkiem niezłe wspomnienia po sobie w Elblągu zostawił. Zdobył 6 bramek i przez kilka innych klubów powrócił do Elbląga. Tymczasem twój ulubieniec Dawid Nestor Gordillo próbował tutaj ciekawie znaleźć podaniem Wilczyńskiego. Taki był zamiar, wydaje się, że gdzieś tam szukał takiego delikatnego, prostopadłego podania, ale przewidział jego zamiary obrońca Olimpii. Tymczasem tutaj trochę ostrzej. Zobaczmy to jeszcze raz. Próba wyjścia. Pojawił się tam nie kto inny jak Arek Kasperkiewicz, na tym razem na lewej stronie. Kurs na to zdarzenie był niski pewnie, jeśli się znalazł faul w ofercie. Nietypowy faul, bo za jednym zagraniem Arek Kasperkiewicz odstawił dwóch przeciwników, można powiedzieć. Na szczęście nie groźnie, bo to też warto zaznaczyć, co w przypadku Arka Kasperkiewicza. Już patrzmy na to, co się dzieje na boisku. Haris Memicz do Gordillo. Tutaj Memicz, no tak postanowił podać piłkę do Andrzeja Witana i teraz mają jedną z niewielu okazji do takiego spokojnego rozegrania zawodnicy Olimpii. Kamil Wenger, on to jest taki żelazny punkt, jeśli chodzi o defensywę Olimpii Elbląg. Jeszcze w poprzednim sezonie tworzył dwójkę stoperów z Tomaszem Lewandowskim, byłym już kapitanem Olimpii Elbląg, który pożegnał się, jest jednym z tych 13 zawodników, którzy odeszli z Olimpii. Mówię o Lewandowskim dlatego, dobrze Memicz, mówię o Lewandowskim dlatego, że on przeniósł się do Wigier Suwałki, gdzie zastąpił Dobrotkę, Martina Dobrotkę, który był kapitanem Wigier, który przeniósł się do Arki, no i takiego podobnego zawodnika, jeśli chodzi o charakterystykę, szukali w Suwałkach, znaleźli właśnie Lewandowskiego, który, co ułatwiło sprawę, pożegnał się z Olimpią Elbląg i w ten sposób do takiej wymiany doszło. Zobaczymy, kto skorzysta najbardziej. Póki co Dobrotka pokazuje, że grać w piłkę potrafi nie tylko w defensywie, bo przypomnijmy dla tych z Państwa, którzy spóźnili się z włączeniem transmisji, Martin Dobrotka był strzelcem drugiego gola dla Arki. Teraz właśnie on do Dei, już uspokoili grę zupełnie w końcówce tej pierwszej połowy Arkowcy. Nigdzie się absolutnie nie spieszą i spokojnie futbolówkę rozgrywają od linii defensywnej. Gordillo, no ale tam do nikogo. Pierwszy minusik, tak, na koncie Hiszpanów. Jak słyszysz, trener Dariusz Marzec przekazuje jasne wskazówki, pograj piłką, czyli potwierdza się to, co mówiliśmy. Teraz już Szynik Dziarkowcom nie spieszy. Oni mogą teraz sobie ten mecz w pełni kontrolować i gdzieś tam szykować pole dla tych zawodników, którzy ich zastąpią i rozpoczną ze sporym handicapem. Też patrząc na te składy, można zauważyć jedną właściwość. Ten pierwszy, który teraz oglądamy, to bardziej, powiedzmy, mocniejszy, oczywiście teoretycznie, jeśli chodzi o ofensywę, a drugi gdzieś tam mocniej wygląda z tyłu. To wszystko, podkreślam, teoretycznie, bardziej patrzymy pod kątem tych zawodników, którzy byli podstawowymi w składzie Arki w poprzednim sezonie. Pewnie Walkarsen, Marcjanik, Dach pojawią się w drugiej części gry. No i też sporo ciekawostek będzie w środku, z przodu, ale o tym sobie będziemy mówić za kilkanaście minut. Tymczasem jedna z ostatnich szans w pierwszej części gry. Deja mocno, jeszcze Gordillo strzelił, ale nie do bramki. Nie do bramki, nad bramką, ale no przyjemnie podkręcił tę piłkę.
ale ta siatka tam z tyłu powoduje, że przez chwilę trzeba było się zastanowić, czy to faktycznie nie wpadło jakimś cudem do siatki. Ostatecznie nie. Minuta nieco ponad do końca i rozpocznie Witan. Już też widać, że zawodnicy Olimpii nigdzie się nie spieszą. Każdy tu już chyba myśli o tej chwili oddechu, kiedy będzie można odpocząć po tym jednak męczącym czasie na boisku, tym pełnym słońcu. W samo południe zrobili co mieli i zaraz czas na kolejnych, ale jeszcze stępień. Próbuję też zaznaczyć, zaakcentować swoją obecność i będzie chyba już ostatni rzut rożny. Zobaczymy, jak sędzia rozegra sprawę z czasem doliczonym, ale myślę, że tutaj takich tematów nie będzie. Gdzieś tam zaraz tę pierwszą część zakończy. Jeszcze dośrodkowanie Deja. Kasperkiewicz, Memicz pokazuje się, cofa, strata Kasperkiewicza, ale nie ma do kogo podać piłki. Chromiński, Łabojko, faul i będzie rzut wolny dla Olimpii. Sarnowski ustawia sobie piłkę, pokazuje mu się Węger. Sarnowski zostawia futbolówkę najbardziej doświadczonemu zawodnikowi Olimpii. Ale szybka strata. Sędzia pokazuje, aby grać dalej. Aleman, Łabojko. Nie dochodzi do niego piłka jeszcze. Próbuje tam stępień Aleman. I żółta kartka. Pierwsza żółta kartka w tym meczu chyba dla Guillerme, z tego co widziałem, za faul nie ten, który widzieliśmy przed chwilą, tylko sędzia wstrzymał grę, bo zobaczył, że nie podnosi się z murawy jeden z zawodników Arki. Czy ty widzisz, kto to? Czasem sędzia kończy mecz, my jeszcze zobaczymy. Brakuje mi wśród stojących Arka Kasperkiewicza, więc zobaczmy, tak, to może być Arek Kasperkiewicz. Guillerme, potwierdzenie z żółtym kartonikiem. Mamy nadzieję, że zaraz Arek się podniesie, tymczasem przerwa. Mamy nadzieję, że wrócimy z dobrymi informacjami za kilkanaście minut, a tymczasem zobaczmy sobie gole. Trzy gole, które padły w tym spotkaniu w pierwszej połowie. Gol numer 1. Mateusz Żebrowski po podaniu Nestora Gordillo. 6. minuta. Gol numer 2. Dośrodkowanie Alemana. Świetnie na głowę Martina Dobrotki, który musiał to wykończyć i tak też się stało. 2-0 Martin Dobrotka. I gol numer 3, strata, wywalczona piłka przez Mikołaja Łabojko i do pustej bramki piłka szybsza od wracających defensorów Olimpii. 3-0, takim wynikiem kończy się pierwsza część gry, a my wracamy za kilka chwil. Teraz chwila przerwy oddechu, czas na reklamę. Thank you.
nauczeni doświadczeniem, nie mówiliśmy Państwu, że kwadrans przerwy, tylko kilka chwil. I tak rzeczywiście się dzieje, bo zupełnie, praktycznie zupełnie nowy zestaw zawodników na murawie. Oni nie potrzebowali tyle odpoczynku i po kilku minutach przerwy zaraz rozpoczniemy drugą część meczu. Widzimy już przygotowany do rozpoczęcia gry Artur Siemaszko. Jeszcze tutaj takie małe schłodzenie dla zawodników Olimpii, bo oni, co nam pokazała pierwsza połowa, pewnie będą musieli sporo biegać za piłką, także gdzieś tam po takim prysznicu chłodnym może być to przyjemniejszą czynnością. Oczywiście trochę się uśmiechamy, ale tutaj już zniecierpliwieni zawodnicy Olimpii, oni by chcieli, żeby te zraszacze już poszły pod ziemię i można było rozpocząć grę. To tymczasem zróbmy tak, póki jeszcze sędzia nie zagwizdał, ja przeczytam skład gospodarzy i potem wspólnie, Dawid, przyjrzymy się zestawieniu gości, bo otrzymaliśmy przed meczem od sztabu Olimpii ustawienie, zestawienie na drugą część gry, no ale też zobaczymy, czy to wszystko się zgadza. Najpierw Arka. I też prośba do Ciebie, Dawid, patrz, czy wszyscy, których wyczytam, są na boisku, bo tutaj też mała wpadka była w tej pierwszej połowie. Wyczytaliśmy, że pojawi się Hubert Adamczyk, a wyszedł na boisko Mikołaj Łabojko, zresztą strzelec gola, także teraz, żeby tego uniknąć, od bramki rozpocznie Michał Molenda, który kończył pierwszą część gry i rzeczywiście jest. Czwórka obrońców: Paweł Sasin, Adam Dach, Michał Marcjanik i Luis Walkarsy z lewej strony. Przed nimi defensywni pomocnicy, choć może nie do końca defensywni, to się okaże, Michał Bednarski i Jakub Chojnowski. Na skrzydłach Kacper Skóra, 21 i 17, Fabian Hiszpański. Z przodu Markus da Silva i Artur Siemaszko, który właśnie rozpoczął grę. Lepiej bym tego nie przeczytał, powiem. No i zobaczymy, czy też faktycznie będzie to ustawienie 1-4-4-2. Wreszcie zraszacze się schowały i było można rozpocząć tę drugą część spotkania. Marcjanik do Sasina, który na tej swojej nominalnej pozycji, na tej, na której grał w Łęcznej, dzisiaj się zaprezentuje, czyli na takiej tradycyjnej prawej obronie w zestawieniu z czwórką z tyłu, z lewej strony Walkarsy. Właśnie on przy piłce do Dancha, ten do Marcjanika i spokojnie rozpoczynają żółto-niebiescy. Ty patrz, co się dzieje na boisku, ja tymczasem przedstawię skład, który wytypowali trenerzy Olimpii na drugą część spotkania. 28 Jarosław Ratajczyk i widzę, że on na boisku jest, teraz właśnie walczy o piłkę. Obok niego Mateusz Węsierski z numerem 26. Nietypowo zacząłem od przodu, a z tyłu w bramce Paweł Rutkowski. Bez zmiany ustawienia Olimpii, czyli trzech stoperów: Dawid Wierzba, Kamil Wenger i Szymon Jarosz. Defensywni pomocnicy: Guilherme i Adrian Fedoruk. Na skrzydłach Bartosz Boniecki, znajome nazwisko w Gdyni, i Łukasz Pokrywka z drugiej strony, i na pozycji numer 10 Aleksandr Jatcenko. Tak skupiłem się na boisku, że nie skupiłem się z kolei, czy wymieniłeś Mateusza Węsierskiego. Wymieniłem. Wymieniłeś, czyli razem z Bonieckim to drugi zawodnik, który powinien nam się tutaj w nadmorskich kręgach kojarzyć. No, jeszcze bardziej, bo zawodnik urodzony w Kartuzach, też przez wiele lat z Arką związany. Piękne rejony. I teraz spróbuję potwierdzić swoje umiejętności, które przecież ma, o czym wiedzą kibice Arki, właśnie w Olimpii Elbląg. Tymczasem Skóra, zdaniem arbitra, bez faulu, rozpoczną od autu żółto-niebiescy, konkretnie Paweł Sasin. Skóra, będzie szansa na dośrodkowanie, ale decyduje się na dribbling. Dobre rozegranie, Sasin z Markusem, jest też wciąż w tej akcji Skóra. Do Marcjanika. Próbował kontynuować tę szybkie, krótkie rozegranie Sasin, ale tym razem nieskutecznie. I od autu rozpocznie zawodnik Olimpii. Zwróć uwagę, że ustawienie
w istocie z czwórką obrońców, ale może o tym za chwilę. Bednarski do skóry, jest zagranie w pole karne. Ale strata, nie odpuszczają jednak Arkowcy. Teraz wydawało się, że już będzie bardzo groźnie po przejęciu piłki przez Bednarskiego, ale zdaniem arbitra faul. Michał Bednarski musiał się zatrzymać i oddać piłkę rywalom. Michał Bednarski to jeden z tych dwóch zawodników w środku pola Arki, na których prosiliśmy, by zwrócić uwagę przy przedstawianiu składów. Michał Bednarski, mający za sobą grę w Olimpii Elbląg mniej więcej rok temu na wypożyczeniu. Wówczas wrócił przedwcześnie do Gdyni, ponieważ okazało się, że musiał przejść rekonstrukcję więzadła krzyżowego. Także we wrześniu 2020 roku powrócił z Elbląga do Gdyni. Długie leczenie, ale teraz wszystko wskazuje na to, że jest w pełni dyspozycji. Rozpoczął te przygotowania do sezonu 2021-2022 z pierwszą drużyną i naprawdę tutaj kolejna ciekawostka z treningów. Wygląda bardzo, bardzo nieźle i nawet wczoraj w takiej gierce i asysta, i gol, i gdzieś tam chwalony przez kolegów za różne pomysłowe, ciekawe, dobre zagrania. Bednarski nie gorzej od niego wygląda na treningach też Jakub Chojnowski. On wypożyczony do Kalisza w poprzednim sezonie. Grał regularnie wiosną i też naprawdę dobrze na treningach wygląda. Także tutaj możemy z zainteresowaniem patrzeć na tych dwóch zawodników, numer 10, numer 20, i patrzeć, jak w takim sparingu pierwszym poważnym tego lata się zaprezentują. Bardzo mi się podobało określenie twoje występów treningowych Bednarskiego, bardzo nieźle, więc też podpisuję się pod tym, bardzo nieźle na razie wygląda, ale tak, ci zawodnicy będą na pewno mieli z kogo czerpać. Młodzi, ale w środku pola będą mogli się uczyć od Adamczyka, jak widzieliśmy w pierwszej połowie, Aleman, Gordillo, którzy na pewno byliby dobrymi nauczycielami dla tej młodości. No i jak to pół żartem, pół serio mówili, młodziutki Adam Deja, wiecznie młody Adam Deja, również może być tutaj dla nich świetnym nauczycielem. Nas, także no my, Paweł, najmłodsi już nie jesteśmy. Ale zapomniałeś powiedzieć o... Dobrze, teraz skóra, zaraz dokończymy, bo wygląda to naprawdę nieźle. Już Markus ma sporo miejsca, znalazł tam siemaszkę, ale napastnik, bo na pozycji numer 9 gra w dzisiejszym meczu Artur Siemaszko, nie zdążył. Znakomite dogranie, naprawdę. To podanie było, bym powiedział, idealne, jak na moment, jak na sytuację, jak na fakt, że obrońca znajdował się kilka metrów przed nim. Trochę mi zabrakło takiej pazerności, takiej agresywności, dynamiki na piłkę Artura Siemaszki w tej sytuacji. Pozycja spalona, sędzia nie miał wątpliwości, chorągiewka w górze, także zaraz rozpoczną Markowca, a jeszcze zakończmy wątek, bo mówiłeś, wymieniałeś tych zawodników środka pola Arki. No i jeszcze Sebastian Milewski też pewnie. Zastanawiają się Państwo, dlaczego nie ma go na murawie. Także wyjaśniamy, tutaj jeszcze jest potrzebnych kilka tygodni. To jest temat, który był znany od samego początku. Sebastian ma taką dolegliwość, już nie będziemy wchodzić w szczegóły, no bo to musielibyśmy zaprosić tutaj lekarza, który by nam to szczegółowo opisał. Najlepiej ortopedy. Ale jest to taka dolegliwość gdzieś tam utrudniająca treningi, zwiększająca ryzyko urazów, także zanim Sebastian przystąpi do treningów na 100%, postanowiono zamknąć ten temat definitywnie, wyleczyć tę dolegliwość, bo tutaj nie można mówić też do końca uraz, także żeby Sebastian był gotowy na 100%, jest jeszcze potrzeba pewnie kilku tygodni. I wtedy będzie już mógł grać i być do dyspozycji trenera zawodnik, który przyszedł do Arki z Piasta i na którego tutaj w Gdyni wszyscy bardzo liczą.
Ja powiem szczerze, że chyba po tym zawodniku z dotychczasowych ruchów transferowych obiecuję sobie najwięcej, no bo Sebastian Milewski... No i po pierwszym kwadransie po Gordillo też, to już wszyscy wiedzą. Tak, prostuję, rozpływałem się nad słońcem, które tutaj jest, także się rozpływam, bo wysoka temperatura, także już sobie to wyjaśniliśmy. Wracając do Milewskiego, on jest znany już z występów na polskich boiskach. Zagłębie Sosnowiec, to przede wszystkim tam się wybił jego aktywność, jego znakomita dyspozycja, znakomity potencjał. Tak zawieszam głos, zaraz dokończysz, bo tutaj to groźnie to wygląda, uderzenie hiszpańskiego. No możesz, teraz masz jeszcze chwilę, żeby dokończyć wątek. To szybciutko. Zagłębie Sosnowiec, stamtąd trafił do Piasta Gliwice, no i on skorzystał z zapisów o młodzieżowcu w Ekstraklasie i on wówczas pełnił tę rolę u trenera Waldemara Fornalika. Bardzo dobre noty, bardzo dobre recenzje zbierał z występów w Gliwicach. Ale też potwierdził swoją grą, że nie gra tylko dlatego, że istnieje ten przepis o młodzieżowcu. Dokładnie. Tylko po prostu do tego dążyłem, jest tutaj bardzo przydatny. On nawet sam potem, że tak to nazwę, wyrósł z tego młodzieżowca i przyznał, że grał głównie wówczas dlatego, że umiejętności mu na to pozwalały i trener dalej na niego stawiał. Czasem będzie dobra okazja, ma sporo miejsca teraz Jakub Kojnowski, ale bez strzału, jeszcze pressingiem próbuje odebrać piłkę. Jest w walkarce, pokazuje się na... I będzie rzut rożny dla Alki. Milewskiego jeszcze pół zdania. To zawodnik, który w Piaście potem został przekwalifikowany na skrzydłowego i jak sam przyznawał w wywiadach, to pozycja, na której zdobywał liczby, ale niezbyt dobrze się tam czuł. To mówi typowy, nominalny, środkowy pomocnik i w Arce właśnie taką rolę zapewne będzie pełnił. Myślę, że będzie dużo okazji, żeby o Milewskim mówić. Teraz skupmy się już na tych, którzy są na boisku. Niedobrze rozegrany ten rzut rożny i rozpoczynają goście Guilherme. On jest jedynym zawodnikiem z żółtą kartką na koncie póki co. Za faul na Arku Kasperkiewiczu na szczęście podniósł. Podanie do Markusa. No i ten znalazł się Maszkę, który nie miał problemów z pokonaniem Rutkowskiego. No chyba nie było nas słychać przez jakiś czas, także serdecznie przepraszamy za... Troszeczkę nas zatkało po tej akcji. ...problemy i mamy nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku i będziemy mogli skomentować kolejne gole żółto-niebieskich. No podobnie jak w pierwszej połowie, około 10 minut potrzebowali Arkowcy, żeby
żeby strzelić gola. Ja myślałem, że nawiążesz do tego, że podobnie jak w pierwszej połowie wykorzystujemy błąd rywala, to też trzeba zauważyć, bo dwa takie wielbłądy, Olimpia Elbląg i oba zamieniły się na bramki, teraz, to cieszy. Teraz się Maszko fajnie podał do skóry, miał trochę miejsca, młody zawodnik Arki znalazł Markusa, pokazuje się. Chmielnicki uderzał, Siemaszko, który gdzieś tam z połowy boiska już przebiegł w pole karne, ale zobaczmy jeszcze raz, tymczasem gola Siemaszko i widać, że ucieszony z tego gola też Markus da Silva tym razem z asystą. Artur Siemaszko w tym poprzednim sezonie to raczej nie grał jako dziewiątka, także z tym większą ciekawością będziemy patrzeć, jak. A podobno jak to właśnie pozycji. Zawodnik numer 9, więc. No właśnie do tego zmierzałem, że też wiele jest głosów takich gdzieś tam w sztabie i w poprzednich klubach tego zawodnika, że to jest zawodnik, który najlepiej powinien spisywać się właśnie na pozycji numer 9, co dzisiaj póki co po tych kilkunastu minutach potwierdził strzelonym golem. No ale jeszcze dużo czasu, jeszcze dużo mamy nadzieję, możliwości, żeby zademonstrować tę grę ofensywną Arki. Bednarski do spółki z Chojnowskim powalczyli skutecznie o piłkę i będzie kolejna szansa dla żółto-niebieskich. Sasin, teraz on ma sporo miejsca. Zagrywa do środka, ale niedobrze. Tam nie było przestrzeni dla żadnego z zawodników Arki do strzału, a gdyby tę piłkę zagrać lepiej, no to mogłoby tak właśnie być. Dużo miejsca, to często powtarzamy w tej drugiej części gry szczególnie. Widać, że jeszcze nie są do końca zgrani zawodnicy gości, nie ma się co dziwić, bo też podkreślamy co rusz, że to jest na razie jeden wielki test, jeśli chodzi o Olimpię, mieszanka zawodników z Akademii, zawodników rezerwowych w poprzednim sezonie, kilku podstawowych, no i testowanych przede wszystkim. Tymczasem schodzi z boiska Szymon Jarosz. No i zobaczymy zaraz, kto pojawi się w jego miejsce. Na pewno już można powiedzieć, że będzie to zawodnik młody, bo też ciekawostka. 22 lata to jest średnia wieku, jeśli chodzi o Olimpię Grudziądz. Olimpię Elbląg, przepraszam. I jest to na pewno bardzo, bardzo młody zespół, nie wliczając tych zawodników testowanych. Tymczasem strzał i 4-1, tego się nie spodziewaliśmy. Tak, bo to był taki troszeczkę gol znikąd, akcja znikąd z niczego. A tego gola już wpuścił nie Michał Molenda, a Daniel Kaiser, który pojawił się na te ostatnie pół godziny i przywitał się. Czyżby Mateusz Węsierski był autorem gola? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze raz zobaczmy. Ograny tam Michał Marcjanik i... Ja widzę numer 26, zgadza i się? I Mateusz Węsierski tak strzelcem gola na 1-4. Także trochę poprawili ten wynik w porównaniu do zimy zawodnicy z Elbląga. Wtedy 0-4, teraz 1-4, no ale jeszcze trochę gry przed nami, 30 minut, także myślę, że ostatniego słowa tutaj ani jedna, ani druga drużyna jeszcze nie powiedziała. Wydawało mi się, że faul sędzia uznał inaczej, Chojnowski już podniósł się z murawy. Teraz jakby trochę więcej energii, jakąś nową dawkę zyskali zawodnicy z Elbląga po tym strzelonym golu. Jakby żwawiej poruszali się po boisku, szybciej tę piłkę rozgrywali. No i teraz taki moment dla żółto-niebieskich. Zobaczymy, jak właśnie w tym fragmencie się odnajdą, no bo trzeba przyznać, że po raz pierwszy w tym meczu mamy
mamy miejsce z taką sytuacją, w której Gdynianie muszą chwilę poczekać, zobaczyć, co pokaże rywal po tym golu. Siemaszko, widać, że szuka gry nie tylko z przodu, ale też cofa się. Gdzieś tam próbuje walczyć w środkowej strefie boiska. Tymczasem goście próbują znów zagrozić Arce w ofensywie. Spokojnie hiszpański z Dunkem. Od razu agresywnie do niego podszedł rywal. Faul i rozpoczną spokojnie Arkowce. Teraz chwilę pewnie sobie tam będzie Adam Dunk piłkę ustawiać, także zerknijmy może na plan sparingów, no bo to, jak wiemy, sparingi numer jeden zarówno dla Arki, jak i Olimpii. No a za trzy dni już ze zdecydowanie wyższej półki rywal żółto-niebieskich z Lechem Poznań zagrają podopieczni trenera Dariusza marca 9 lipca. To będzie też pierwszy dzień zgrupowania w Grodzisku. 13 lipca Górnik Zabrze, też ten mecz rozegrany podczas zgrupowania, i 16 lipca Sigma Ołomuniec, mecz w Opalenicy. 23 lipca ostatni sparing w Pruszkowie z HPL-em Tel Awiw, także i zagraniczni rywale, i drużyny z ekstraklasy. Dzisiaj takie przetarcie, a gra na poważnie już za kilka dni, bo przypomnę, Lech Poznań, także to naprawdę będzie ciekawe wydarzenie, no ale ciekawy też będzie na pewno mecz z Górnikiem Zabrze, bo nie wiem, czy dzisiaj tam odświeżałeś media, profile, czy Górnik już ogłosił ostatecznie, że to Łukasz Podolski z tą dyszką zagra, czy powiem czy szczerze, że utknąłem tylko właśnie na poście Podolskiego, który za pośrednictwem mediów społecznościowych podał informację, że gdzieś z numerem 10 zagra. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Łukasz Podolski w Górniku Zabrze, Arka za kilka dni z tym Górnikiem zagra. Zobaczymy, czy już z Podolskim w składzie, ale to też na pewno jakiś smaczek do tego meczu, który nas czeka. Tymczasem Olimpia Elbląg Guilherme popisał się techniką, ale jedynie efektownie, nieefektywnie w tej akcji zawodnik Olimpii. Teraz Skóra wybił piłkę za linię boczną i rozpoczną za moment goście. Tutaj delikatne pretensje Skóry do Chojnowskiego, chociaż wydaje mi się, że Chojnowski swoją pracę tu wykonał dobrze. Podanie po linii, minęła futbolówka dwóch rywali, to Skóra niefortunnie przyjął piłkę, no i od autu rozpoczną goście. Też jeśli teraz kamera pokazuje tamten obszar boiska, no to widzą Państwo, że też sporo kibiców spragnionych gry Arki pojawiło się dzisiaj na boisku bocznym, mimo że dopiero dwa tygodnie, nieco ponad, może już teraz trzeci minęły od ostatniego spotkania o stawkę Arki, no to już wszyscy czekają i wszyscy chcą zobaczyć, jak żółto-niebiescy prezentują się po urlopach z tymi nowymi zawodnikami w składzie. I gdzieś tutaj, mimo że godzina pracy, no to naprawdę sporo osób pojawiło się na boisku bocznym Gdyńskiego Centrum Sportu, żeby na żywo obejrzeć to spotkanie i gole strzelane przez Arkowców. Mamy nadzieję, że jeszcze kilka ich padnie. Teraz trochę bardziej pressingiem próbowali zagrać żółto-niebiescy. Nie wiem, czy też masz wrażenie, że tempo tego spotkania trochę siadło, mówiąc kolokwialnie, w drugiej części gry. Normalnie można byłoby stwierdzić, że obie drużyny już są troszeczkę zmęczone, no ale wiemy dobrze, że to świeże jedenastki, które weszły na plac po przerwie. Tak, faulowany był tymczasem Boniecki i będzie okazja dla Olimpii. Boniecki, jak wspominaliśmy, powinien być tutaj znany części kibiców Arki, bo całkiem niedawno był w Gdyni, nie miał wielu okazji, żeby na boisku pokazać swoje umiejętności, ale przez kilka miesięcy znajdował się w kadrze Arki, trenował z pierwszym zespołem. Okazało się, że to poprzeczka trochę za wysoko
póki co zawieszona i przez błękitnych Stargard trafił do Olimpii Elbląg na testy póki co. Tymczasem była próba kontrataku wyjątkowo żółto-niebieskich. Ruszyli do przodu Chojnowski, Hiszpański i Siemaszko, ale zatrzymali ich rywale. Markus teraz świetnie to odegrał do Hiszpańskiego. Z lewej strony arkowcy, Walkarse, Markus. Hiszpański, tam było już naprawdę tłoczno, więc przerzut na drugą stronę. Marcjanik do Sasina, Skóra rozpędza się, ale jednak zagranie do środka, do Chojnowskiego. Jeszcze raz Sasin, pokazuje się Skóra. I od własnej bramki rozpocznie Paweł Rutkowski, młody bramkarz Olimpii Elbląg, który dostał zielone światło, jeśli chodzi o poszukiwanie nowego klubu. Podobnie zresztą jak Bartosz Przybysz, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Arce. Także te 13 nazwisk, które już nie znajdują się w kadrze Olimpii, to jeszcze nie wszystko. No ale też, jak w social mediach zapowiadają w Elblągu, czas na nowe rozdanie i to właśnie teraz się dzieje, nowi testowani zawodnicy. Co ciekawe, to już ostatnie spostrzeżenie takie, jeśli chodzi o kadrę Olimpii. Tylko 4 z 11 zawodników, którzy wyszli na boisko w Kaliszu w ostatniej kolejce, a więc 3-4 tygodnie temu w ostatniej kolejce drugiej ligi, dziś znalazło się na boisku albo w kadrze, bo nawet nie wszyscy znaleźli się na boisku, jak choćby Janusz Surdykowski, o którym nie wspominaliśmy, o którym wypada wspomnieć przy okazji meczu Olimpii Elbląg z Arką Gdynia, no bo to na pewno najskuteczniejszy i najważniejszy zawodnik Olimpii. No, swojego 16, czasu. 16 goli w poprzednim sezonie. Swojego czasu w Gdyni w jednej rundzie 6 goli bodaj w 12 meczach. To również był dobry rezultat. No, ale dziś na boisku go nie widzieliśmy i nie zobaczymy. Są jego koledzy i to oni właśnie teraz próbują znów zaatakować. Skóra szukał Markusa, dobrze zagrał tę piłkę. I teraz Markus odważnie, co się opłaciło. Guilherme nie zatrzymał zawodnika Arki, do środka, do Hiszpańskiego, jest Siemaszko, strzał, rykoszet i będzie rzut rożny. To było groźne. Dużo pewniej czuje się Artur Siemaszko na pozycji numer 9, co to możemy teraz od razu powiedzieć. Uderzeniem, dobrym uderzeniem, no i kto wie. Czy szybka decyzja, dobra decyzja przede wszystkim. To chyba w meczu z Radomiakiem taki też był strzał jego. Słupek gdzieś tam z ostrego kąta, gdzie pokazał, że tę stopę ma... Nie grzebmy w trupach, Paweł. Ma ułożoną. Tymczasem będzie rzut rożny. Markus, no jego też zdecydowanie trzeba pochwalić za tę akcję. Świetna wiadomość sprzed kilku dni. Markus zostaje w Arce na kolejny sezon i na pewno będzie miał niejedną okazję, żeby definitywnie ten rekord największej liczby strzelonych goli pobić. Wygląda naprawdę nieźle już dziś, co widzieliśmy choćby w poprzedniej akcji, kiedy ruszył tym skrzydłem bardzo odważnie i niewiele brakowało, a gdzieś tam by asystę pewnie drugiego stopnia zaliczył. To w okolicach której kolejki ten rekord pęknie? Pierwszej. Dobrze wygląda ten kalendarz, jeśli chodzi o początek. To ja przekornie powiem w czwartej. Z Widzewem, tak? Pierwsze 4 kolejki i aż 3 mecze Arki w roli gospodarza. Najpierw Zagłębie Sosnowiec, potem Chrobry Głogów, najbliższy paradoksalnie wyjazd do Olsztyna, no i potem właśnie w czwartej kolejce Widzew ponownie w Gdyni. Także już tego lata będzie sporo okazji, żeby Arkę obejrzeć na stadionie miejskim. Całkiem niedługo szczegółowe informacje o karnetach, również wiadomości dla karnetowiczów z poprzedniego sezonu, także warto być czujnym i gdzieś tam nasłuchiwać, bo to już naprawdę kwestia kilku dni, kiedy to wszystko się pojawi. Też zaraz może, bo teraz znowu całkiem groźnie zapowiadająca się akcja Olimpii, jednak nie, Hiszpański i szansa znowu.
na kontrę, jakkolwiek to brzmi, ale tak, dla Arki. Hiszpański. No tacy nie do końca zdecydowani są w środku zawodnicy Olimpii. Niby wiedzą, co chcą zrobić, ale jednak górą zawodnicy Arki teraz blisko błędu. Rutkowski czaił się tam. Siemaszko, spójrzmy. Nie spojrzymy. Nie, jednak nie spojrzymy. Wydaje mi się, że w tej sytuacji Paweł Sasin powinien jednak szukać krótszego zagrania wzdłuż linii i w dalszej kolejności szukać dośrodkowania. Tak się jednak nie stało. No dobrze, ale mówiliśmy o karnetach w przerwie meczu. Jeśli zostali Państwo z nami, to widzieliście gdzieś tam grafiki związane z bluzami, choćby retro z kolekcją Arki, która też całkiem niedługo się pojawi już w pełnej krasie. Sklep Arki na wykończeniu, na stadionie. Tam od tygodni trwa remont, ale zapewniamy, że na efekty warto czekać. Także najbliższe tygodnie to nie tylko przygotowania, sparingi, jeśli chodzi o boisko, ale też inne płaszczyzny w pracy, w funkcjonowaniu klubu. No i warto jeszcze przez chwilę uzbroić się w cierpliwość, żeby te efekty poznać. Danch jest skóra, tym razem z lewej strony boiska, ale ostatnim z graczy, który dotykał piłkę, był jeden z piłkarzy Arki i rozpoczną za moment goście. No tak narzekaliśmy na tempo, ale dopiero spojrzałem na zegar i już 75. minuta się rozpoczęła, także całkiem szybko mimo wszystko mija nam ta druga część gry i to jest czas, żeby ponownie przerwać grę na kilka chwil i uzupełnić płyny na ostatni kwadrans tego spotkania. Zobaczmy, może tak jak w pierwszej połowie analogicznie, teraz gole z drugiej części gry. Siemaszko, było 4-0 po podaniu Markusa. Tutaj nie dał szans bramkarzowi Siemaszko i tu odpowiedź gości, gol na 1-4 Mateusz Węsierski. A Mateusz na dwóch krokach uciekł od dwójki obrońców Arki i również tu trzeba obiektywnie pochwalić za decyzję. Precyzyjny strzał Daniel Kaiser. Nie miał nic do powiedzenia, piłka przy dalszym słupku. I mamy 4-1. No bezpośredniego rywala nie miał, za bezpośredniego rywala nie miał byle kogo, bo Michała Marcjanika, kapitana Arki. No to też, już tak patrząc szerzej, ważne, że rozpoczynamy te przygotowania raz z nowymi zawodnikami w kadrze, dwa z tymi, którzy stanowią i stanowili i myślimy, że będą stanowić trzon żółto-niebieskich w kolejnym sezonie, jak choćby właśnie Michał Marcjanik. No, na pewno były gdzieś tam chwile smutku, zwątpienia po tym poprzednim sezonie, do którego już nie chcemy wracać, bo patrzymy w przyszłość. No ale co ważne, jakby wszyscy już zakasali rękawy i są gotowi do pracy, żeby to, co się nie udało niedawno, udało się za rok i żebyśmy za rok o tej porze przygotowywali się już do gry w innych rozgrywkach. Sasin do... Oczywiście mam na myśli Ekstraklasę, Paweł. Hiszpańskiego. Być może właśnie paradoksalnie ta krótka przerwa między tamtym a zbliżającym się sezonem, okresem przygotowawczym zbliżającego się sezonu, była lepsza dla drużyny. Szybciej można było złość przekuć na boisko. Balcarce za mocno w kierunku hiszpańskiego, rozpocznie od bramki Rutkowski. No mówiliśmy całkiem sporo o nowych zawodnikach w kadrze Arki, ale to jeszcze kilka słów o tym, co się zadziało w sztabie. Został trener Dariusz Marzec. Co wiemy, został jego asystent trener Janusz Świerat. Zostali również inni ludzie, którzy na co dzień tutaj dbają o rozwój Arki, ale też pojawiło się nowe nazwisko,
Hermes, znany z boisk ekstraklasy. I to raz ważne jest tutaj jego doświadczenie trenerskie, bo te zdążył zebrać, ale też boiskowe, no bo on, nie wiem, teraz już strzelam, ale wydaje mi się, że gdzieś do 40 występował na najwyższym poziomie rozgrywkowym. I teraz pytanie, bo tego o tym nie rozmawialiśmy, czy wiesz, co się stało w 1993 roku, jeśli chodzi o postać Hermesa? Aha, sprecyzowałeś, bo chciałem powiedzieć, że miałem swoje pierwsze urodziny, których nie pamiętam. Jeśli chodzi o postać Hermesa, musisz mnie oświecić. No wtedy Hermes był w składzie Brazylii do lat 20, reprezentacji Brazylii do lat 20 na Mistrzostwach Świata, z którą zdobył to Mistrzostwo Świata i tam grał z takimi zawodnikami choćby jak Dida czy Mario Jardel. No a żeby wystąpić w reprezentacji do lat 20 Brazylii, no to chyba naprawdę trzeba coś potrafić. Tymczasem inny Brazylijczyk, a właściwie już Polak, Marcus da Silva, hiszpański. To też Polak? Jeszcze, wbrew pozorom. Paradoksalnie tak, jeszcze Sasin spróbuje, za trzecim razem może się uda pokonać Pawła Rutkowskiego. Ale zamiast tego mamy stratę i za linii bocznej zaraz rozpoczną Arkowcy. Zobaczmy jeszcze raz, co tam się wydarzyło. Świetnie przyjął piłkę Markus, uderzenie zablokowane, potem jeszcze hiszpański, teraz szybko zaczęli Arkowcy, była kolejna okazja i zobaczmy to jeszcze raz na spokojnie, bo pospieszyli się żółto-niebiescy. Markus, uderzenie zablokowane, hiszpański miał dużo miejsca, czasu jeszcze na dwa razy, tak mocno to zagrał, że wybił przed siebie piłkę Rutkowski, no i teraz dopiero chwila oddechu, bo też szybko wznowiona gra zza linii bocznej. Leży tymczasem jeden z zawodników Olimpii, już tam będzie udzielana pomoc, a w narożniku boiska czeka Markus, jeśli dobrze widzę, żeby dośrodkować, jak tę sytuację uda się już uspokoić. 10 minut do końca meczu. To też póki ta przerwa trwa, chociaż już nie. No to zaraz, bo najpierw sobie zobaczymy, co się wydarzy. Markus, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jest tam dach, wydawało się, że pociągany za koszulkę, ale za mocno posłana piłka w jego stronę i rozpoczną zawodnicy Olimpii. Mówiliśmy o młodych zawodnikach w składzie drużyny z Elbląga, ale też kilka słów zdań należy się młodym zawodnikom Arki, niekoniecznie tym, których widzimy teraz na boisku, a ich młodszym kolegom z drużyny U17, którzy kilka dni temu w barażach o Centralną Ligę Juniorów, za moment, bo będziemy mieli rzut karny, faulowany Markus, zobaczmy, jak do tego doszło. Wyszedł tam pierwszy do piłki. Pierwszy był do piłki Markus, tak? I no, tu chyba sędzia nie będzie musiał podchodzić do ekranu wideo weryfikacyjnego. Chociaż my mamy taki ekran. Chociaż mamy. Moglibyśmy tak użyczyć, ale zobaczmy, bo teraz właśnie sam poszkodowany. Markus. I spróbuję zaraz podwyższyć. Prawy dolny róg, Paweł. Zobaczymy. No i tak się stało. 5-1 Markus da Silva. No szkoda, że te gole przez grzeczność, przez grzeczność nie zaprzeczę, bo miałem na myśli prawy dolny róg bramkarza, ale dziękuję Ci bardzo. A szkoda, że te gole w sparingach nie liczą się do klasyfikacji goli strzelonych w historii klubu, bo byśmy mieli tutaj przyjemność skomentować historyczną chwilę, ale na to poczekamy jeszcze do rozpoczęcia oficjalnych gier, do rozpoczęcia sezonu pierwszej ligi. Tymczasem w 82 minucie oficjalnie Arka prowadzi 5-1. Nawiązując jeszcze do Hermesa, o którym rozpocząłeś dyskusję, to dość ciekawy ruch, bo trzeba przyznać, że no i właśnie, kiedy ja próbuję coś powiedzieć, Markus nie daje mi. No tutaj górą Rutkowski, ale naprawdę niewiele zabrakło, żeby znów Markus wpisał się na listę strzelców. Musimy sobie ustalić harmonogram nadrabiania przerwanych przez akcję tematów, bo jeszcze o drużynie U17, która awansowała
po roku przerwy do Centralnej Ligi Juniorów, musimy powiedzieć. Tak się stało 30 czerwca. Drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Janczaka pokonała 4-0 Arkonię Szczecin w drugim meczu. W pierwszym również było 4-0. No i duży sukces młodych zawodników żółto-niebieskich. Cel Jotka jest ich, jest Arki i w przyszłym sezonie tam właśnie będziemy ich oglądać. Mniej szczęścia mieli piłkarze Olimpii Elbląg, również U17, bo oni też grali w barażach w innej grupie i przegrali 1-4, 1-6 z Jagiellonią. Tymczasem okazja kolejna, strzał, ale obok. Tutaj zobaczmy, jak Markus był blisko tego, żeby zaraz po rzucie karnym, który teraz właśnie widzimy, wpisać się po raz drugi na listę strzelców. No nie dał szans bramkarzowi Olimpii Markus. Mam nadzieję, że tym razem Markus mi w paru słowach nie przeszkodzi. Ja mam nadzieję, że przeszkodzi, dygresji, bo jeszcze bym sobie gola zobaczył. No to poczekajmy jeszcze chwilkę. Szybko, pospiesz się. Dygreski na temat Hermesa, bo to ciekawy ruch chociażby z tego względu, że to Brazylijczyk, który ma polskie obywatelstwo już przeszło 7 lat, ale może stanowić też taki łącznik, komunikator między zawodnikami, którzy w Arce są, jak właśnie Markus, Markus akurat znakomicie posługuje się językiem polskim, ale jak Gordillo, jak Aleman, Hermes na pewno... Luis Valcarce, tych zawodników doskonale będzie rozumiał, nie tylko językowo, ale i pod względem stylu gry. Więc myślę, że to, że jak to już nieraz powiedziałeś w tej transmisji, fajne połączenie. Myślę, że masz rację i też to było zauważalne już w tych pierwszych dniach przygotowań. Brakowało, wiadomo, był Markus od samego początku i bardzo chętnie koleżeńsko pomagał i Alemanowi, i Luisowi Valcarce odnaleźć się w szatni na treningach, służył pomocą przy każdej sytuacji, ale też ważne, żeby był w sztabie szkoleniowym taki człowiek, który będzie na bieżąco wyjaśniał, jak gramy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i mimo, że tutaj portugalski, tu hiszpański, no to już widzieliśmy, że w praktyce to funkcjonuje, że potrafią się dogadać te wszystkie osoby i gdzieś tam powinno to skutkować lepszą komunikacją. Wciąż nie zapominajmy o tym, że też te lekcje polskiego są kontynuowane od samego początku, ale wiadomo, język polski, polski, jak pewnie język, też słychać język tutaj w naszym komentarzu, nie zawsze jest najłatwiejszy i trzeba trochę czasu, żeby Aleman czy Valcarce gdzieś tam zaczęli się komunikować właśnie w języku polskim. Marcjanik. No, pełen spokój, obrót, czas, by dograć. Markus. Na pewno możemy go pochwalić za ten dzisiejszy występ, bo bardzo, bardzo aktywny jest Markus. Co potwierdził nie tylko golem, teraz hiszpański. Pokazuje się Siemaszku, ale zablokowane to dogranie. Będzie wyrzut z autu, pojawia się już tam Sasin i nie czekając rozpoczyna do hiszpańskiego. Teraz zatrzymywany nieprzepisowo Jakub Chojnowski. I będzie okazja do dośrodkowania. Już tam też pojawia się i hiszpański, i Markus, ale to myślę, że właśnie Markus będzie tym, który za moment rozpocznie, dośrodkuje jeszcze Valcarce, także zobaczymy, na jakie rozegranie tutaj zdecydują się. Jednak nie Markus, jednak Valcarce. Skromny mur, no chyba nie znają lewej nogi Hiszpana w Elblągu zbyt dobrze. Całkiem niezłe to dośrodkowanie. Myślałem, że może o strzał się pokusi. Nie tym razem. Próbował teraz Chojnowski dribblingiem wedrzeć się w pole karne. Nieskutecznie, ale od razu jest pressing, jest próba odegrania. Bednarski, ale znów strata. Zbyt łatwo to była strata, szansa dla gości, ale tak, ten pressing, o którym wspomniałeś, bardzo dobrze to wyglądało, szybkie rezultaty przyniósł. Widać, że to jedna z takich zagrywek, które Arka będzie starała się coraz częściej korzystać.
Boniecki. On jakiś czas temu leżał na boisku, ale jak widać wszystko ze zdrowiem w porządku. Jest szansa. Jest strzał, ale nad bramką Kajzera. Mimo, że jesteśmy częściej pod bramką Arki, no to tych strzałów, takich jak ten, który właśnie widzimy... I znowu Węsierski. Nie było zbyt wiele. No jeśli walczy tutaj o kontrakt Mateusz Węsierski, no to naprawdę naszym zdaniem jest blisko, żeby przekonać do siebie ludzi z Elbląga, że warto w niego zainwestować, no bo zdecydowanie wyróżniająca się postać, jeśli chodzi dzisiaj o Olimpię. Zdecydowanie. Nie jest może zbyt często w posiadaniu piłki, jak zresztą cały zespół z Elbląga, ale gdy tę futbolówkę przy nodze ma, robi z niej pożytek. Często za to w posiadaniu piłki jest Markus, tak jak teraz do hiszpańskiego minął się z piłką Siemaszko. Jeszcze próbuje Skóra, który zamienił się już jakiś czas temu stronami właśnie z hiszpańskim. Dobrze, teraz wywalczyli piłkę Arkowcy, Marcjanik. Z prawej strony jest Sasin, w środku znów Markus się pokazuje, piłka do Chojnowskiego, ten z Bednarskim. Jeszcze raz. Chojnowski do Sasina. Hiszpański. Okazuje się Markus, ale zagranie do Sasina. Dobrze, jest czas. Markus może uderzyć. Znowu zablokowane to uderzenie Markusa. Jeszcze hiszpański. Świetnie to uderzył. Ale wciąż górą goście. No i teraz już zdecydowanie gorzej, ale zobaczmy, no bo jest na co popatrzeć. Miał Sasin czas, żeby zagrać. Dobrze wypatrzył tam Markusa. Wydawało się, że już po wszystkim, ale piłka znalazła się przy nodze hiszpańskiego, który mocno, bez zastanowienia uderzył, ale był tam, gdzie być powinien. Paweł Rutkowski obronił ten strzał i wciąż 5-1. Rozpoczęła się 90. minuta tego spotkania. Marcjanik, Dang, Chojnowski i teraz próbował od razu, zamiast krótkiego rozegrania, zagrać do hiszpańskiego, który musi wracać za rywalem. Teraz pośliznął się najpierw zawodnik Olimpii, potem Paweł Sasin. Jeszcze będzie okazja, łapie piłkę Kajzer. No i już ostatnie chwile tego spotkania, o czym zdaje się zawodnicy wiedzą. Niepotrzebne to zagranie. W kontekście tych słów, tego faktu, że już zaraz naprawdę kończymy. Sasin krótko do hiszpańskiego. Już tak bardziej w oczekiwaniu, bo też tak, tutaj... Tak, końcowy gwizdek. Arbiter tutaj coś nam doliczył. Na razie leci czas. Myślę, że zaraz usłyszymy ostatni gwizdek. Jeszcze nie. Żółto nie jest. Powalczył Bednarski. Będzie out dla... Spojrzał pan Bieszka na zegarek. Olimpii, ale już nie będzie szansy, by go rozpocząć, bo kończy się to spotkanie wynikiem 5-1 dla Arki Gdynia. Także co, chyba jesteśmy zadowoleni z tego otwarcia, z tego rozpoczęcia przygotowań, sparingów przez żółto-niebieskich. Spokojna wygrana, bez urazów, mamy nadzieję, mając w pamięci cały czas jeszcze to, jak zakończyła się pierwsza połowa i kiedy leżał na boisku Arek Kasperkiewicz. No i zobaczmy, jak te gole padały. Najpierw od samego początku rozpoczęcie, także nie tylko gole, ale cały skrót zobaczymy. A że gol padł szybko, no to już pierwsza bramka Gordillo, który zagrał do Żebrowskiego. 1-0, 6 minuta. Tak, jak mówiliśmy, Żebrowski tutaj znakomicie po długim słupku, nie zastanawiał się, szybko zdecydował się na strzał i była bramka. Tutaj jedna z nielicznych odpowiedzi gości, ale już poprawka po drugiej stronie. Aleman, dobre dośrodkowanie i do Brodka na 2-0.
tutaj już był pełen spokój, jeśli chodzi o grę Arki, tylko czekanie na kolejne bramki, kolejne strzały, tych też nie brakowało. Tutaj gol numer 3, Mikołaj Łabojko wywalczył piłkę, wyprzedził Andrzeja Witana i posłał piłkę do siatki 3-0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. To był bodaj pierwszy celny strzał Elblążan w tym meczu. No, tutaj sobie smaka narobiłeś. No i druga część gry. Siemaszko rozpoczął tę drugą połowę i też jako pierwszy wpisał się na listę strzelców po podaniu, świetnym podaniu, co warto podkreślić, Markusa. Tutaj w tej drugiej części gry mieliśmy już więcej sytuacji po drugiej stronie, czego efektem gol na 1-4, patrząc z perspektywy gości, strzelcem gola Mateusz Węsierski, pokonany Daniel Kaiser. No, tak jak powiedziałeś, asysta Markusa, który, co zaraz zobaczymy, dołożył również bramkę. Jak zwał, tak zwał sobie przy niej. W niektórych źródłach, można powiedzieć, niektóre z źródła stwierdziły, że asystował przy tej bramce, ponieważ rzut karny po faulu właśnie tutaj na nim i sam poszkodowany okazał się skutecznym egzekutorem. Markus, mam wrażenie, że jest w każdej sytuacji z tej drugiej części gry, bo był bardzo, bardzo aktywny. Jak choćby teraz, gdzie niewiele brakowało, żeby zdobył kolejnego gola. Tutaj odpowiedź Olimpii, ale jednak zdecydowanie więcej sytuacji było po drugiej stronie, po tej stronie, na którą atakowali żółto-niebiescy. Tutaj jeszcze strzał hiszpańskiego. No i tak, 5 goli Arki, 1 gol Olimpii Elbląg. Myślę, że pozytywnie oceniamy to. Wniosków na razie nie wyciągamy, swoje przemyślenia mamy. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy. Kilka bramek, kilka ładnych akcji i czekamy na więcej. Miejmy nadzieję, że to się dopiero rozkręca, bo tak jak mówię, podchodźmy do tematu racjonalnie. Przygotowanie się zaczęły. Będzie już tylko trudniej, bo przypomnijmy, Lech Poznań, Górnik już za 3 dni. Sigma, Ołomuniec i APOEL Tel Awiw to kolejni sparring partnerzy Arki. Tymczasem już dziękujemy za te dwie godzinki spędzone na boisku bocznym Gdyńskiego Centrum Sportu. Dawid Kowalski, Paweł Marszałkowski, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.